lecimy, to my witamy Was serdecznie dzisiaj na live salonu Fason Dorota Wróbel w Paniówkach, w najlepszym salonie na Śląsku. Mamy najpiękniejsze suknie ślubne, wieczorowe oraz garnitury. Witamy Was serdecznie z Anią, z Krawcowymi, które pokażą się niebawem. Na razie pracują tutaj na zapleczu. Dziewczyny, co dwa tygodnie robimy live'a. Stęskniłyśmy się już za Wami troszeczkę. Dzisiaj pytałam Was, co chciałybyście zobaczyć. I tak, wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania przygotowałam, więc będę pokazywać. No i zaczynamy po kolei. Nowości. Najpierw chciałyście widzieć nowości, więc sukienka jedna z nowości. Ania prezentuje rybkę. No zaprezentuj, Aniu. Tak, ta rybka jak widać tutaj jest bardzo mocno ozdobiona. Również ma bardzo duże i takie gęste falbany na dole, więc to tak myślę typowo dla panny młodej, która by była dość może taka odważna, dość taka ekstrawagancka. Tak, to jest taka suknia tak. Dziewczyny, wizualnie bardzo dobrze wygląda. Nie wiem, jak Wy ją w telefonie odbieracie, ale te falbany robią świetny efekt. Ale też z drugiej strony są bardzo lekkie, bardzo łatwo je podpiąć. Czy dasz komentarze, Dorota? No, ale super. Tak, pani się cały czas dołączają. Pani się zbierają, ale live będzie zapisany na Instagramie naszym, na Facebooku, więc jak najbardziej będą panie mogły wrócić. Więc te falbany są bardzo lekkie, bardzo łatwe do podpięcia. Suknia jest inna niż te wszystkie rybki, więc myślę, że jeżeli panie, które... W ogóle rybki są do takich pań odważnych, do takich pań, kobiet pewnych siebie, tak, które lubią podkreślać swoją sylwetkę. I myślę, że ta rybka jeszcze dodatkowo mając te falbany robi taki efekt wow. Pochwal się, Aniu, co dzisiaj dostałaś nowego ode mnie. Tak, dostałam dzisiaj od pani Doroty prezent i są to nowe buty live'owe, można powiedzieć, bo miałam inne, które od ponad 2 lat miałam tak. Je i one się trzymały, tak. To nie jest tak, że one się zniszczyły, tylko po prostu było widać, że te buty są schodzone, są no bo schodzone, co tydzień, tak. 2 godziny, co zawsze w tych butach i różne rzeczy się w nich działy, różne rzeczy żeśmy z nimi robiły, no i dostałam właśnie nowe. Nie wiem za bardzo, jak mogę pokazać, mam nadzieję, Aniu, że ja pokażę, widać ja pokażę kamerze. Ten but, bo tak. To jest but, chciałabym też, żeby Ania, nie, Ania testuje, Ania Wam powie, czy tak, są wygodne. Tak, są bardzo wygodne, nawet nie wiem, czy nie są wygodniejsze te, niż które miałam. Tak. Bardzo to zapięcie jest wygodne tutaj. Jakby... To są takie buciki, to są buciki dziewczyny ze skórki, one mają bardzo piękny kolor perły. Bardzo mięciutkie. Zresztą Ania je przetestuje, prawdę powiedz, tak. Ani. I te buty możecie u nas kupić w pełnej rozmiarówce. One kosztują 399 zł. Ale bardzo ładne jest to, że mają taki zdobiony paseczek, zobaczcie, z kryształów. Także niby taki zwykły bucik, ale taki elegancki, wyjściowy, tak? Myślę, że można go później wykorzystać też do sukien nawet takich wizytowych, bo ten kolor nie jest taki całkiem biały, on jest taki perłowy. No i chcę Wam polecić ten obcas. Obcas jest rewelacyjnie wygodny, naprawdę dziewczyny, wierzcie tak, mi. Tak. Aniu, co, czujesz? Ja to czuję, ponieważ nawet nie miałam bardzo dużo wyższego obcasu w tamtych butach, w których chodziłam wcześniej, ale ten obcas jest inaczej wyprofilowany. Możesz nie pokazać, wiem, czy to tak. Widzicie, ale on jest tutaj ścięty, dzięki czemu ten but jest wygodniejszy. I rzeczywiście ja już stoję w tych butach teraz, nie wiem, 15 minut i no, czuję różnicę. Po prostu czuję różnicę i czuję różnicę na plus, więc bardzo się cieszę, że taki nowy prezencik live'owy dostałam. I przy okazji właśnie wykorzystam ten fakt, że Ania dostała buty i Wam opowiem też o butach, bo ja dziewczyny, ja chodzę cały czas, całe życie w obcasach. Tu mam obcasy bardzo, bardzo wysokie. Nie wiem, czy to widać. Tak, mam chyba 12 cm. Natomiast nie polecam Wam takich obcasów zakładać na wesele, ponieważ wiecie, ja stoję na live'ie godzinę, powiedzmy, czy gdzieś w takich butach idę, ale ja naprawdę chodzę na obcasach cały czas. Natomiast Wy, wiem, że na sportowo, na wesela ubieracie obcasy, później chcecie przebierać na niższe buty. Jest problem później z długością sukienki, ale gwarantuję Wam, że jeżeli macie taki obcas, ten obcas ma wysokość 8 cm, jeżeli macie ten kształt obcasu, będzie Wam naprawdę wygodnie. Tutaj polecam też przymierzyć podczas przymiarek i same zobaczycie, to jest obcas stabilny. Jeżeli jest obcas szpilka, nie jest aż tak stabilny jak ten obcasik. Więc to są takie buty ala taneczne, ale też są ładne. Więc zapraszam. Tak, właśnie przypominają buty taneczne, dzięki czemu są one wygodne, no bo buty do tańca też powinny być wygodne. Aha, panie chciały jeszcze... A, Dorota, odłóż. I tak, panie chciały dzisiaj też, żebym pokazała welony katedralne, więc też będę, Aniu, za pamięci pokazywać do sukienki, do tej może też zmierzymy welon. Dobrze. Pokażemy taki welon katedralny, ja może ten... Jakby cenię, z tą sukienką, bo jest tak,
czarna sukienka jest w cenie 1790 i ta sukienka występuje też w kolorze fuksji. Mamy ją tutaj na stanie, mhm. też Dorota, nie? Mhm. I to jest sukienka, to jest sukienka, która nie powtórzy Wam się w butikach, to jest właśnie z tej linii ekskluzywnej sukienek, które mamy w naszym sklepie z sukniami wieczorowymi. Więc ja muszę przyznać, że jak ja tą czarną sukienkę raz miałam na sobie. Też miałaś na sobie, nie? Ona robi taką figurę, że to jest po prostu niemożliwe. Ona tutaj jest jakoś tak dobrze wyprofilowana. Ale zobaczcie, bo ona jest na sznurowanie. Tak. Ja jestem, tak mnie ścisnęła dzisiaj krawcowa. Mówiłam Ci, Dorota, tak mnie ściskałaś. Mówiła, no ale oddychać nie potrafi. Ale powiem Wam, że już teraz przyzwyczaiłam się po prostu. To jest pierwsze wrażenie, czujesz jakieś ciśnięcie, a później jakoś to ciało się przyzwyczaja. Nie wiem, co w tym jest. Ale po prostu potrafię się poruszać. Dobrze. I dobrze, że suknia ma tren, bo dziewczyny, welony. Jeżeli welon to katedralny, wiadomo, to już nie ma dwóch zdań, są bardzo modne teraz i w ogóle robią super efekt. Ale ten welon zawsze musi być dłuższy od trenu, albo przynajmniej długości trenu. Tak, nie chciałabym się za bardzo wsyłać, mam takie... O, bardzo ładnie. Proszę. Dorota, widać nas z telefona we wszystkich? Tak. Zobaczcie, welony katedralne. Panie prosiły, żebym pokazała. One są od 990 zł do 1500 bodajże. Różne ceny tych welonów są. Zależy od długości i zdobień. Zależy od zdobień, od długości. Mamy 3-metrowe, one sobie są szersze też. Mamy 2,5 metra, węższe też będę Wam pokazywać. I dziewczyny, polecamy. Jeżeli zakupisz u nas welon katedralny, dostajesz gratis taki welonik na zmianę do pasa gładki, także będziesz mogła później sobie ten welon wymienić, bo wiadomo, że na sali raczej taniec w takim welonie jest niewygodny, ale na sali też można do tańca, już Wam dziewczyny pokażę, jeżeli będziecie umiały, tak? Można go zawiesić na ręce w ten sposób. Wygląda to bardzo elegancko moim zdaniem, więc do pierwszego tańca, czy w ogóle, to już zależy od Ciebie, jak będziesz się czuła, ale generalnie, proszę? Piękne, ale generalnie dziewczyny te welony później zmieniają na krótkie. Aniu, prezentuj następną suknię. Dobrze, tylko zobaczę, czy jeszcze u nas czegoś tutaj nie piszą. Zobaczymy więcej rybek dzisiaj. O, dostałyśmy w ogóle jakieś prezenty, no, jakieś to, te to bardzo dziękuję. Miałam za jedną to. Przygotowaną, ale w takim super. Razie pokażę jeszcze jedną nowość, bo chcę Wam i nowości pokazać. Wyprzedaż Wam pokażę z wieszaków, bo też Panie chciały wyprzedaże. Ale Aniu, wszystko dzisiaj. Co? Taki miszmasz, tak, bo pytałam dziewczyny, co chcecie widzieć i jedne dziewczyny chcą to, jedne to. Także ja myślę, że chyba najlepiej, jak na live pokazujemy różne. Ta taka delikatny kwiatuszki, wiesz, taka rybka. Czekaj. Już Ci pokażę. Ta ciężka? Tak, tak, Dorota, o tej mówię, tak. Ale ubierzcie teraz może księżniczkę. Aniu, i ubierzcie koło, jeżeli będzie miała księżniczka bez rozcięcia. Okay. Dobra. Dziewczyny, pytajcie, co chcecie. Zaraz przyjdzie Dorota Krawcowa, ubierze Anię i będzie czytać komentarze. Ja przypominam, dla tych, którzy nie wiedzą, nadajemy fason paniówki, to my jesteśmy fason przez 2S Dorota Wróbel. Jesteśmy bardzo dużym salonem, znajdujemy się na Śląsku. Jesteśmy praktycznie domem mody. O, to fajne. Rękawek jeszcze sukienki. Jesteśmy domem mody, ponieważ u nas ubierzecie się w suknie wieczorowe, ubierzecie też panów w garnitury. Rękawek do sukni ślubnej, akurat mi tutaj upadł, to Wam pokażę. To są rękawki, bardzo dużo rękawków teraz jest tego typu nakładanych, więc można do każdej sukienki takie rękawy sobie zamówić podczas wyboru sukni ślubnej. Ale chciałam Wam też pokazać wyprzedaże dla pań, które pytały. Dziewczyny, w naszym salonie praktycznie cały rok, cały czas przeceniamy sukienki. Nie ma czegoś takiego, że przeceniamy wszystko i później koniec. Co jakiś czas, jak przychodzą nowe dostawy, to kilka sukienek jest przecenianych i to są suknie nowe. To nie są suknie używane, to są suknie, które w salonie służyły klientkom do mierzenia. Ta sukienka na przykład jest teraz w cenie 1000 zł. Proszę sobie zobaczyć, rozmiar 38. Ona ma takie opadające... Takie właśnie, o, ona ma taki krój mniej więcej, jak ja mam na sobie teraz. Tylko jest biała, ma koraliki, zobaczcie. Kosztuje 1000 zł. Z tyłu ma sznurowanie, pętelki. Także można też tymi pętelkami właściwie tę sukienkę albo ścisnąć mocniej, albo rozszerzyć. Bardzo fajnie robią te pętelki, bardzo fajnie modelują sylwetkę. Ja sama mam teraz na tej sukni, no i też można sobie tak wymodelować, ścisnąć. Więc tak, dziewczyny, wyprzedaże. Jeżeli dysponujesz niższym budżetem,
i przychodzisz do salonu, to poinformuj o tym konsultantkę. Obecnie wyprzedajemy kolekcję 2024 w cenach od 1000 zł do 4,5 tysiąca złotych. Coś wam jeszcze chciałam powiedzieć, ach, na temat wyprzedaży. Dziewczyny, sukienki, to są suknie salonowe, one jeszcze nie były przerabiane na inne sylwetki. Jeżeli kupujesz tą sukienkę, a będziesz chciała dopasować do sylwetki, istnieje taka możliwość w naszej pracowni. Możesz sobie tutaj to wykonać, o dopasowanie oczywiście odpłatnie, możesz suknię zabrać do domu, iść do swojej krawcowej. Jaka jest różnica między suknią wyprzedażową kupowaną w salonie, a suknią, którą kupujecie sobie na przykład na OLX-ie od innej klientki, czy na jakichś tam festiwalach ślubnych, co jest teraz modne, że suknie używane. Miałyśmy takie klientki, które kupiły suknie używane od innych dziewczyn, tylko dziewczyny, w czym jest tutaj problem? W tym, że te suknie używane są dopasowywane na inne sylwetki dziewczyn, na inne biusty, na inne wcięcie w talii, na inne wysokości. I później jak dziewczyna przychodzi do nas z taką sukienką i chce ją u nas odpłatnie dopasować, to się okazuje, że ta suknia ją wychodzi tyle, co 2/3 cena nowej sukni, zupełnie zamawianej dla niej, więc też to sobie proszę przemyśleć, więc zawsze wam będziemy polecać suknie salonowe, niedopasowywane do nikogo, nieużywane, no zawsze to jest taka opcja lepsza. Proszę bardzo. Tę suknię ubrałyśmy dla pań, które pytały tutaj w pytaniach dzisiaj na Instagramie, że chcą suknie zabudowane pod szyję. Więc to jest jedna z tych sukienek. Ale Ania ślicznie wygląda w tych jasnych włosach. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Cieszę się bardzo z tego. Tak. I dziękuję za gift. Oj, ale masz, co to dostałaś? Serduszko na górze, tak to pięknie gift, wygląda. Tak, bardzo ładne. A mogę jeszcze diadem wybrać, jak Ania wychodzi. To jest suknia dla pań, które chcą suknie zabudowane, też pytałyście dziewczyny. Pytała tam jedna klientka o suknię zabudowaną z krótkimi rękawami. Też taką mam przygotowaną z krótkimi rękawami. Z kolei, jeżeli chcesz zabudowaną z krótkimi rękawami, te rękawy można oczywiście obciąć, na jaką długość chcesz, ale nie mamy takiej typowo i zabudowanej. Bardzo dużo już komentarzy, że przepiękna suknia, jest piękna, bardzo nam miło. Jest też pytanie, czy są suknie dla mam? Oczywiście, są sukienki dla mam. Ja na każdym live staram się prezentować jedną z nich. Proszę sobie wrócić na Instagram albo na Facebook. Jest tam też live zapisany z sukniami wieczorowymi, które prezentowałyśmy my, fasonki. Panie, które tutaj pracują, też prezentowałyśmy wam suknie, ale cały czas przychodzą nowe dostawy sukienek, więc zapraszamy. Staramy się mieć sukienki dla mam takie, których nie kupicie we wszystkich butikach w Polsce. To są suknie sprowadzane z zagranicy albo szyte przez projektantki, takie jak na przykład ta, którą mam na sobie. Tak? Jest też pytanie. Jeżeli ślub w październiku 2025, to kiedy najlepiej zacząć oglądać się za suknią? Więc teraz tak, to jest ślub w przyszłym sezonie, czyli my już dzisiaj pokazujemy kolekcję na przyszły sezon 2025. Te suknie już są, więc jak najbardziej może pani już przyjść, rozglądać się, to w zależności ile pani potrzebuje czasu, bo niektóre klientki przychodzą, raz zamawiają, niektóre klientki potrzebują sobie pojeździć po bardzo wielu salonach. Więc jak najbardziej można już zacząć, można zamawiać, a jeżeli chce pani skorzystać z wyprzedaży, z niższej ceny, to jak najbardziej zapraszamy teraz, ponieważ wyprzedajemy kolekcję 2024 i każda suknia jest tylko w jednym egzemplarzu i są te suknie w różnych rozmiarach, więc jeżeli wyprzedasz, to teraz, jeżeli niekoniecznie wyprzedasz, to można się rozglądać, ale zapraszałabym już panią tak wrzesień, październik, listopad, to już jest boom, już jest napływ tej nowej kolekcji, więc już naprawdę zamówić tak powiedzmy do końca lutego. 8 miesięcy przed ślubem suknia powinna być zamówiona, dziewczyny, i to jest taki ostateczny termin, żeby suknia doszła w odpowiednim czasie i żebyśmy zdążyły zrobić dopasowanie krawieckie bez problemu i bez stresu dla was i dla nas. Muszę też przyznać, że ta sukienka mi się obłędnie podoba. Ja bardzo lubię takie suknie ze stójką, takie zabudowane, więc myślę, że wyglądam w niej nawet jako tako. Bardzo elegancko. Pamiętajcie, drogie panie, że na naszą Anię te wszystkie suknie są za duże. Jeżeli one będą dopasowane do waszej sylwetki, to będziecie jeszcze lepiej wyglądać niż Ania, bo dokładnie. Ania ma wszystko pospinane. No ale Ania po prostu jest modelką, ubiera różne modele, różne suknie, które mamy w salonie, no i tak, żeby wam pokazać. Jest też pytanie, diadem. Czy są może suknie w stylu lat 50., 60., takie krótkie? Jedną mamy. Jedną sukienkę. Sprzedała Sprzedała się? Biała już krótka się
Wzięła się krótka spoda. Wiecie co, dziewczyny, w te krótkie sukienki miałyśmy jedną. Nie było zainteresowania tą sukienką. W ogóle panie nie pytały o krótkie sukienki. Miałyśmy ją przecenioną i ta sukienka już jest sprzedana, ta sukienka. No i powiem wam, że jestem już po wszystkich targach. Ania była ze mną w Mediolanie, tak, w Barcelonie. Aniu, widziałaś gdzieś krótkie sukienki? Nie. Nie było. Nawet jak były, to było ich tak mało, że się nie zwracało za bardzo na nie uwagi. Nie było boomu krótkich sukienek. W Warszawie byłam teraz w weekend. Pokazała tam jedna firma krótkie sukienki, ale to też takie nie w stylu lat 50., tylko takie, wiesz, jak w Pronowiasie były takie dopasowane i taka bombeczka. Nie wiem, czy wam się to podobało, bo to są takie, nawet takie bardziej rozszerzone, poszerzające biodra, szczerze mówiąc. Ale to tak było pokazane, wiecie, no w ogóle dziewczyny nie pytają o to, więc my do salonu nie sprowadzamy. No niestety, może jakąś jedną w tym roku znowu uszyjemy, żebyście miały jedną sztukę do przymierzenia. Ale nie ma zapytań, no nie ma jakoś tak trendu na te sukienki krótkie, więc jakąś tam jedną widzimy. Jaka cena sukni, którą ma modelka na sobie teraz? 6200, coś koło tej, coś wokół tego. Dziewczyny, suknie z nowej kolekcji od 5500 do 7000. Staramy się nie przekraczać tej sumy 7000 zł. Tyle kosztują suknie z nowej kolekcji i na pewno nie będą tańsze. Natomiast suknie wyprzedażowe od 1000 do 4500 możesz tutaj zakupić. Aniu, pokaż jeszcze się z tyłu, ubieraj następną. I daj swój diadem. Ania ma diademy, byłam teraz na targach w Warszawie i powiem wam, że bardzo dużo diademów było pokazanych. One naprawdę teraz są bardzo, bardzo modne. Też wam będę puszczać jeszcze na story filmiki z biżuterią, która jest modna. O, ja właśnie prezentuję też biżuterię od nowego producenta, który produkowany w Polsce, dziewczyny. Biżuteria, którą mam na sobie, taki zestaw. Mamy w salonie już w sprzedaży. Przepiękna biżuteria. Myślę, że do sukienek fajnie się prezentuje. Polski producent, nie tam żadna chińszczyzna, zapraszamy, a ceny bardzo, bardzo przyzwoite. Dobrze, co wam jeszcze chciałam pokazać? Suknia, którą ja mam na sobie, występuje jeszcze w takim kolorze. Można też mierzyć, zobaczcie. Fuksja, to jest w ogóle bardzo, bardzo twarzowy kolor. Bardzo odmładzający, szczególnie dla mam, dla młodych dziewczyn. Ja uważam, że fuksja jest najlepszym kolorem, który pasuje do większości typów urody. I dla blondynki, i dla ciemnej osoby. I ta sukienka może być jeszcze w kolorze pomarańczowym. Dorota, jakie mamy jeszcze kolory tych tkanin? Pomarańcz, musztardowy, nie? Musztarda była, pomarańcz, czarny. No, te sukienki. Mamy te kolory tych tkanin w innych modelach uszyte, więc jeżeli do nas przyjdziesz, a chciałabyś po prostu inny kolor sukienki czy inny rozmiar, można po prostu zamówić. Czarna, ona jest maszturowanie z tyłu, ta też maszturowanie. Mają te suknie wszyte miseczki, także dziewczyny możecie iść bez biustonosza. Miseczki mają push-up, także bardzo fajnie podtrzymują biust. No, także bez biustonosza, fajnie są usztywnione, super się w niej czuję, polecam. Dobrze. Odkładamy suknię wieczorową. Pokażę wam suknie wieczorowe, które dostałyśmy w tym tygodniu. To są suknie dla mam w rozmiarach plus size i to do rozmiaru 60. Te sukienki naprawdę nam bardzo, bardzo chwyciły i mają fajną cenę, bo kosztują 569 zł. To są nowości z takim ozdobnym pasem, ale to jest rozmiar dziewczyny 52-54. Pokazujcie swoim mamom czy panny młode, które mają większy rozmiar, czy mamy. One mają takie fajne motylki, więc zasłaniają wam rękawki. Piękny dekolt V, więc większe rozmiary dobrze wyglądają w tym dekolcie. Jest takie bordo, jest taka piękna śliwka. Ta śliwka jest też no, niesamowity kolor. Zobaczcie, jaki fajny. Też w rozmiarze, śliwka jest w rozmiarze 54. Też nowość. Tutaj mam gdzie odwieszać. Była prośba jeszcze tak? O rybki, więc mam na sobie kolejną rybkę. Na fotel, wiesz, tutaj mam gdzie odwieszać. Ta się niby z daleka wygląda, że to niby nic, niby gładka, ale to nic bardziej mylnego. Pokaż bliska, Aniu. Ze względu na to, że ten materiał, z którego ona jest uszyta, to jest po prostu hit. To jest taka jakby pianka? Nie wiem, jak to nazwać. No, taka, ale taki, bardzo wiesz, miły materiał. To jest brokat, taki nadrukowany brokat. To się wszystko świeci.
Wy tego blasku widzę, chyba nie widzicie w kamerze. A ja w tym płaskim poziomym widać? W tym poziomym telefonie nas, Dorota? Mm. Co? Nie, tego błysku nie ma. Ale w ogóle nas widać, czy obcina nam głowie? Tak, widać. Jest też pytanie, jaki przedział cenowy sukien wizytowych i czy trzeba się umawiać? Ja pokażę Wam też piękny welon katedralny. O, też zaraz go będę, też taki brokat będę do tej sukni ubierać. Przedział cenowy sukien wizytowych. Mamy tam jeszcze kilka sukienek za 150 zł przecenionych, nie? Kilka, ale generalnie od 600 zł do 1800, nie? Do 1790, tak. Bo znowu padło pytanie, w jakiej cenie ta sukienka. Ta sukienka 1790 to jest najdroższa suknia w salonie, tak? Mamy droższą? Najdroższa chyba, nie? No, znaczy z sukien wizytowych. A z tyłu na manekinie, którą tam widzicie, to też jest szyta, ale to są dziewczyny szyte naprawdę na podszewce z dobrych tkanin i suknie, których nie kupicie w sklepach, są szyte, nie w jakichś tam ilościach, wiecie, w takich setkach, że w każdym sklepie nie ma. My je mamy jeszcze i projektantka, która szyje. Przepraszam, odrywałam się. Dobrze. Pokażę. Więc suknie wieczorowe od 499 do 1790. Idziesz tą sukienką, Dorota? Aha. Ona idzie sama do pani. O, proszę. Chciałyście dziewczyny widzieć zielony katedralny? Myślę, że bardzo pasuje do tej sukienki. Ten kolor tej koronki do koloru tego, co jest na sukience, bardzo ładnie to wygląda. Mm-hmm. Ten welon, nie wiem, czy to w telefonie widać, ale pokazywałam Wam z bliska. On ma, to jest taki kremowy z platyną. O, ten kolor nazywa się platyna. Czekajcie, przejdę z tej strony. Ten kolor nazywa się platyna. To nie jest ani zimne srebro, ani jakieś żółte złoto. To jest taki bardzo fajny kolor w tej modzie ślubnej. I on pasuje do tej, do wzoru na suknię. Czy w tym telefonie na płasko widać? Nie, tak, tego błysku nie widać. Ale nie, w ogóle welon cały tak? Tak. To idź, Aniu, w tym welonie. Pokaż. O właśnie, zobaczcie, jak on się układa, welon katedralny. Gdzie jest salon? Pięknie. Gdzie jest salon? My znajdujemy się przy Katowicach, niedaleko Katowic, przy trasie Gliwice Mikołów. My jesteśmy na Śląsku. Gdzie ja dałam nasze logo? No szukam. Ale gdzie ja, nie, logo się naszym mieściło. Logo jest pani Dorota Wróbel, jej tak. Osobistość. Ale gdzie ja dałam? Najlepsza na świecie. Worek mamy, a logo szukałam, nie wiem. Proszę. Dobrze, weź tą sukienkę, bo ja tu nie mam miejsca, bo dzisiaj mamy przymiarkę, więc tylko jest. Ja bym z chęcią przymierzyła jakąś. Co, wieczorówkę? Tak, bo jest bardzo dużo pytań o te wieczorówki. Wiesz co, to przyszły nowe, teraz te nowe przyszły, takie z tym kwiatkiem, no. Taką fuksjową chcesz? No mogę spróbować. Jestem ciekawa, jak przy tych jasnych włosach mogą wyglądać. To wybierz jakąś malutką 36. I teraz zobaczcie, gdzie Ania pójdzie. Tam, gdzie Ania idzie, to jest sklep z sukniami wieczorowymi, więc drogie panie, patrzcie. Wracam. Tu jest salon sukien ślubnych, więc ona idzie sobie do sklepu z sukniami wieczorowymi. My jesteśmy na piętrze, a na dole jest sklep z modą męską. I też tam możecie ubrać swoich panów w garnitury. To my, to jest nasze logo, wygooglujcie sobie fason Dorota Wróbel, paniówki przy trasie Gliwice Mikołów. My jesteśmy takim dużym budynkiem przy głównej trasie, więc nie sposób nas nie zauważyć. Parking pod salonem, dziewczyny. Nie musicie z tymi sukniami lecieć przez całe miasto, ekskluzywnie pod salon podjeżdżacie i przymierzacie sobie w luksusie sukienki. Więc tak jak powiedziałam, suknie wieczorowe oraz na dole jest sklep z garniturami, proszę bardzo, tu sobie dopasowuje pana. Możecie sobie kupić sukienkę i od razu sobie dopasować garnitur do sukienki. Taka ciemna suknia, możecie pana ubrać taki garnitur. Obecnie jest też oferta specjalna, minus 30% na zestaw garniturowy, więc zapraszamy panami. Pokazuję następny, kratka, chyba fajnie ta kratka wygląda w tej czarnej sukni. Proszę, kratka. Panowie też mogą uszyć sobie na miarę garnitur, mogą wybrać włoskie tkaniny, no już typowo na miarę uszyć garnitur oraz koszulę z jedwabiu, jeżeli panowie są bardziej ekskluzywni. Dobra, pokazuję Wam jeszcze. Ania się poszła przebierać suknię wieczorową, pokażę Wam suknię wieczorową, które dostaliśmy w tym tygodniu też w dużych rozmiarach, bo panie w dużych rozmiarach mają zawsze problem z tymi sukienkami. Tu jest sukienka też z takim pasem ozdobnym, też rozmiar to jest 50.
taki naprawdę dla pań, taki 52, o obfitych kształtach, ale bardzo fajnie leży na sylwetce, też na podszewce uszyta, fajne wykonanie. Kosztuje ta sukienka 529 zł. Bardzo fajnie układa się na większych sylwetkach. Zapraszamy mamy. Jeżeli potrzebujecie sukienki na wesele, zapraszamy. Pokażę Wam jeszcze. I te sukienki w dużych rozmiarach, jeszcze w takim kolorze granatowym. Dobra. Granatowy kolor też, ta jest w rozmiarze 48 i cena 529. No i taki bordowy kolor też. One są w różnych kolorach, dziewczyny, one się zmieniają, dość te sukienki fajnie się sprzedają, więc jak panie przyjdą, to prawdopodobnie będą inne kolory, albo inne rozmiary, albo można też ewentualnie o, idzie Ania. Teraz będziemy gwiazdy. Ania i ja prezentujemy sukienki z tej, z tej półki ekskluzywnej, opowiedzmy. Ubrały cię? Wcisnęła Anię w rozmiar 40. 38. 38, ale tak. Pospinany. 38 pospinany, wiadomo, że tutaj figura by się inaczej trochę układała, bo ta sukienka tutaj powinna chwycę. Być... O właśnie. O, zobaczcie. Ta sukienka teraz być tak, tak, tak to powinno wyglądać, więc teraz trzymam Anię. No i to są teraz też suknia 1790 zł, więc te sukienki występują, ta, którą ja mam na sobie, to jest ta sama tkanina. Czarny kolor, pomarańczowy kolor oraz kolor fuksji. Aniu, który jest za nami. Który jest za nami, przynoszę ją, muszę ją pokazać. Ale muszę przyznać, że troszeczkę się bałam tego koloru, Uwielbiam, bo on jest taki piękny. Bardzo... Piękny, piękny. Bardzo go widać. Jak wyglądamy fajnie, patrzcie jak kolorystycznie. Tak, racja. Tak? Pani się pyta, czy będzie garnitur na ponad 203 cm, ponad 2 metry. Jest taka możliwość. Jest taka możliwość, tak? Jest możliwość takiego sprowadzenia też takiego garnituru, tak? No są różne możliwości, jak na miejscu. Zapraszamy, naprawdę ubieramy tutaj panów, z tego co wiem, to na Śląsku chyba jako jedyny salon z garniturami ubieramy panów bardzo dużych panów po prostu. Jest taka możliwość też sprowadzenia takiego garnituru. Może niekoniecznie, że będzie na stanie, ale jest możliwość sprowadzenia zamówienia. Kiedy kolejny live i gdzie znajduje się salon? My robimy live obecnie co 2 tygodnie. W każdy wtorek o godzinie 19 i znajdujemy się na Śląsku, Fason Dorota Wróbel, obok Katowic, już Wam pokazuję. Ale jestem, nie mogę się opatrzeć na ten kolor. Co? To jest bardzo twarzowy kolor. Drogie Panie, nie obawiajcie się ostrych kolorów. Ja przeważnie na live'ach prezentuję te suknie w ostrych kolorach i powiem Wam, że nie tylko ja, że mam ciemne włosy, że dobrze w tym wyglądam, ale blondynki także. I to są suknie bardzo po prostu twarzowe, odejmujące lat, naprawdę polecam. To my, Fason Dorota Wróbel, znajdujemy się na Śląsku. Ona jest taka pomarańczowo-czerwona. Ceglasta. Taka ceglasta właśnie, więc ten, ale bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Może pani się wydać tą białą suknię z tyłu, księżniczkę z ramionczkami. Przyniesiesz? Chyba ta za Anię, tak? A to tam może, czekaj, księżniczka. Księżniczka z ramionczkami. Nie wiem, może to. Tę pokażemy, bo Ania będzie zaraz ubierać księżniczki, sukienki. Okej, to ja już przestaję zasłaniać i idę się przebrać tak. W takim razie. Wierzcie mi, że jak założycie, drogie panie, taką suknię, którą Ania ma na sobie, albo... Ja się nie chcę zdejmować. Dobrze się w niej czujesz. Albo taką, którą ja mam na sobie, ale w kolorze fuksji, to naprawdę będziecie królowymi wieczoru i będziecie wyglądać przecudownie, przepięknie. Nie wiem, czy pani chciała, chodzi o tę sukienkę, ale też ją chętnie pokażę. Sukienka ślubna z nowej kolekcji. Sukienka ma szerokie ramiona, to jest bardzo dobry krój. Dziewczyny, ten krój z dekoltem do pasa, on już właściwie jest od jakiegoś, od kilku dobrych lat, ale powiem Wam, że on naprawdę rewelacyjnie wygląda do każdej sylwetki. Czy panie większe, czy panie z mniejszym biustem, czy z większym, naprawdę fajnie modeluje. Także myślę, że ten dekolt już chyba wejdzie tak na stałe do mody ślubnej. Czasami tutaj są... jest szerszy, czasami węższy, ale generalnie jest to bardzo dobry fason sukni. Ta suknia ma szersze ramionczka, więc panie z większym biustem, jak najbardziej mierzcie, wybierajcie takie suknie z szerszymi ramionami, ponieważ pod te sukienki ślubne nie ubieracie biustonoszy, tu są tylko wszyte miseczki, no a te szerokie ramiona, wiadomo, że troszkę ten biust
Wam podszybią. I jeszcze taki apel dla pań z większymi biustami. My obecnie robimy przymiarki krawieckie, dziewczyny. No i suknia to nie jest biustonosz, więc jeżeli masz naprawdę ciężki biust, podlep sobie ten biust takimi, są takie taśmy. Aniu, jak te taśmy się nazywają? Mają jakąś nazwę? Musiałabyś tajpy jakoś, coś takiego. Tajpy. Wpiszcie sobie w internet taśmy do podnoszenia biustu, coś takiego. I naprawdę nie jest to trudno tym biust podkleić i jednak suknia będzie, no będziecie lepiej wyglądać, będzie Wam bardziej komfortowo. Dobrze, odkładam tą sukienkę. Ania ubiera kolejną nowość, już ma, a ja Wam jeszcze pokażę tak. Tak jak mówiłam, dziewczyny, mamy suknie teraz też w wyprzedaży, to są suknie salonowe. I tutaj na przykład prezentuję suknię w cenie 1000 zł, proszę zobaczcie. I to w rozmiarze plus size, rozmiar 50, już zobaczę jakie to jest. To jest taka suknia, już Wam pokazuję, o. Taka sukienka gorsetowa. Błyszcząca, ona ma takie opadające ramionczka. Trudno mi ją zaprezentować, bo to jest duży rozmiar. Ale zobaczcie, cała się błyszczy. 1000 zł, to jest nowa suknia salonowa z poprzedniej kolekcji. Wyprzedajemy ją za 1000 zł. Dopasowanie do sylwetki oczywiście możesz odpłatnie u nas wykonać. No ale zobaczcie, jaka to jest fajna oferta. I każda sukienka jest tylko w jednym egzemplarzu, więc panie, które są tańsze, zapraszamy. Proszę tam odłożyć na fotel. Tak. O, idzie suknia z nowej kolekcji, Ania prezentuje. Tak. Jak ona się błyszczy, ja Ci Aniu tej sukni jeszcze zaraz coś pokażę. Pokażę Ci jeszcze rękawy. Bardzo ładna sukienka. A jaka jest cena tej sukienki, którą Pani pokazywała tutaj na manekinie? Ona będzie około 5500. Dziewczyny, nie, tak dokładnie Wam nie powiem co to grosze, ale coś koło tego, 5500. Dobrze. Do tej sukni. Jaka cena sukienki, którą Ania ma na sobie? Ta była chyba 5800, tak. Coś koło tego. I do tej sukienki. O jacie, jak milion dolarów. Wiecie co? Wiecie, ona wygląda jak milion dolarów na żywo, bo ona się tak błyszczy i tak fajnie robi taką fajną, żywą twarz. Po prostu super. I mamy tą sukienkę w dwóch modelach, w dwóch fasonach. Już Wam pokażę, bo akurat ją też mam. Z tej samej bardzo nam się ta koronka podoba, więc mam tę suknię w formie gorsetowej, zobaczcie, i w formie na ramionczkach. Z tym dekoltem, o którym mówiłam. To jest mój bardziej ulubiony dekolt. Ten ja lubisz? Wolę taki, tak, ja taki wolę dekolt, ale ten oczywiście też bardzo ładny. Piszcie, który dekolt Wam się bardziej podoba. Tak. Czy ja myślę, że chyba większość dziewczyn bierze ten. Tak. Bo te suknie gorsetowe weszły teraz na sezon 2025 bardzo, bardzo mocno. Te suknie gorsetowe wróciły, one kiedyś już były kilka lat temu, ale teraz wróciły, też robią fajną sylwetkę, ale one wróciły zawsze z jakimś dodatkiem typu rękawy. I to jest rękaw, który pasuje do tych obu sukienek, więc założę Ani tutaj. Ani, pokażcie, zobaczcie. Nie musi być taki, on może być inny, może być w postaci opadających jakichś skrzydełek. Zobaczcie, jak to wygląda. Dla pań, które chcą być księżniczkami, napisała tam klientka, żeby pokazać księżniczki, więc pokazuję, to są właśnie te takie typowo księżniczki. Ta sukienka ma tiul matowy, sukienka, którą ma na sobie Ania, ma bardzo błyszczącą spódnicę. Jeżeli przyjdziesz tutaj i na przykład chciałabyś tę suknię z matowym tiulem, nie ma problemu, takie zmiany możesz sobie tutaj wykonywać w naszym salonie. Jest tak? Pytanie, czy możemy pokazać jasną suknię dla mamy pani młodej? Nie wiem, czy możemy pokazać, ale wiemy, że są jasne suknie dla mamy pani młodej. Tak. Już Wam pokażę jasną sukienkę. Czy my jesteśmy z Ukrainy? Nie, jesteśmy Polakami. A co, zaciągamy tak ukraińsko? Mi się wydaje, że my po śląsku może my zaciągamy. Po śląsku, my ze ale Śląska jesteśmy, tak. Ale po ukraińsku raczej nie. Tu jest sukienka dziewczyny, a czy panie, moje mamy, jasna dla mamy w rozmiarze plus size, ale oczywiście mamy jasne sukienki dla mam w mniejszych rozmiarach też jak najbardziej. Tu jest na przykład taka jasna z tego rozmiaru plus size. 50 chyba rozmiar, czy 46 też. A czy one są używane? Nie, to są nowe sukienki. Wszystko nowe. Przecież to jest salon sukien ślubnych. Tak, u nas sprzedajemy tylko nowe sukienki. Jesteśmy ekskluzywnym salonem. Nie ma tutaj używanych sukien ślubnych. Nie ma używanych sukien wieczorowych. Wszystko nowe. Nawet te suknie ślubne, które wyprzedajemy, tak jak Wam mówiłam, to są suknie, które w salonie służyły klientkom do przymierzania. To też są suknie nowe,
które nie brały ślubu i nie były dopasowywane na sylwetkę innej panny młodej. Także bardzo polecam skorzystanie z wyprzedaży, dziewczyny, jeżeli chcecie tańsze coś oczywiście. Tutaj też jest bardzo dużo komentarzy, wow, piękne sukienki, jaka piękna, i też był jeden taki komentarz, piękna ta sukienka i te rękawki, czemu jej szybciej nie było, no. Jeżeli pani wybrała sukienkę, to pani ma najpiękniejszą. Na świecie, tak. Tak, ta, pani która jest najpiękniejsza na świecie. Jeżeli pani była w salonie i pani przymierzyła różne, to z pewnością wybrała pani najpiękniejszą. Dziewczyny, ja zauważam tutaj, jak przychodzicie do nas do przymiarek i wchodzicie do salonu i widzicie nowe suknie, to każda prawie z was, która wchodzi, mówi, Boże, jaka ta piękna, tej nie było, jak ja wybierałam. Ale później, jak już zakładają swoje suknie, no to znowu ten czar zauroczenia wraca, tak. Ale już nie patrzcie po innych. Wiecie, jak my kobiety zawsze, my lubimy ja na przykład lubię zmieniać, lubię zmiany, wiadomo, ale w sukni ślubnej, jeżeli wybrałyście, to jest ta wasza sukienka, w której będziecie ślubować i w której będziecie wyglądać na pewno jak milion dolarów. Tu pani chce, żeby Ania przymierzyła jakoś w samym roku z rękawkami. Która to stoi w samym rogu z rękawkami, ta na samym końcu. Ta na końcu. Nie będziemy dzisiaj tego ściągać z manekina, bo i tak nie zdążymy, mamy tam przy... Ale zaraz wam pokażemy. Już jest za 20. Za 20 już jest. Ta. Dorota, przynieśli tą sukienkę tutaj. Ja wam pokażę na manekinie. Ten rękawek jest przepiękny. Tutaj... Pani Doroto, a te żyrandole, które tutaj wiszą, to po ile? A wie pani co? Pan. Wolałam zapomnieć, bo jak... To są włoskie żyrandole, więc jak robiłam tutaj wnętrze, to po prostu... No lepiej zapomnieć. To wolałam, zapłaciłam, są piękne i nie myślę o cenie, bo są piękne i tak, tyle. Nie pamiętam, dokładnie. Bo to 5 lat temu tutaj robiliśmy to, ten budynek, tutaj, bo to już jest nasz drugi budynek naszej firmy, więc nie pamiętam po prostu, ale tanie nie były, ale są dobrze, piękne. To ja się idę przebrać. Dobrze, Aniu. Prezentuj następną suknię. Jeszcze nim pokażę tę, to pokażę kolejną wyprzedażową sukienkę w rozmiarze plus size. Proszę zobaczyć, dla pań, które nie lubią koronek, to jest suknia z Mikado, taka zupełnie prawie że gładka, ma troszkę naszytych koronek i to jest suknia w rozmiarze 46 i sukienka 4500 zł. Te sukienki teraz w kolekcji 2023, one są przecenione 70%, 50%, dziewczyny, w zależności jaka sukienka. Sukienka chyba to jest ta, którą pani chciała, żeby na Anię ubrać, to ją pokażę w ten sposób. To jest też suknia z kolekcji 2025, nowość w salonie, bardzo fajna sukienka. Polecam bardzo, ma pięknie wymodelowany gorset. O, ktoś tutaj dzwoni, a my mamy live'a. O, już. Już. Widzicie? Ludzie nie wiedzą, że mamy live'a. Ta sukienka ma takie piękne rękawki, takie bufki. I do każdej sukni praktycznie gorsetowej w tym sezonie ubiera się rękawki. Takie, które Ania miała ubrane przed chwilą proste, albo takie bufiaste, albo różne inne. Mamy tych rękawów dość dużo w salonie, więc jak panie przyjdziecie, a będziecie chciały takie rękawki, to konsultantka na pewno wam przymierzy. Natomiast ta sukienka, zobaczcie, ona jest ręcznie wyszywana. Takim perełkami, żeby z bliska pokazać, bo gorsecik jest naprawdę bardzo, bardzo misterny. To jest dla pań, które nie lubią koronek, a lubią koraliki. Zobaczcie, jakie to piękne. No i ten gorsecik jest taki dość usztywniony, że jeżeli po prostu założysz tą sukienkę i sobie... Ona ma też sznurowanie, jeżeli się po prostu dobrze dosznurujesz tutaj z tyłu, to będziesz miał taką fajną sylwetkę, możesz talii się trochę docisnąć i biust będzie też podtrzymany przez to sznurowanie. Ale gdyby któraś z pań nie chciała tego sznurowania, oczywiście można tę suknię zamówić zapinaną na zamek i odwrotnie, jeżeli suknia jest na zamek, możemy ci zamówić sukienkę ze sznurowaniem. Dziewczyny, ten sznurek to jest taki roboczy, normalnie on jest w kolorze też takim jasnym jak sukienka. Proszę bardzo. Już ściągam. Powiem wam, dziewczyny, że często właśnie pytacie, jak macie ślub w 2025 roku, kiedy się umawiać, więc tak jak powiedziałam,
Jeżeli chcesz wyprzedaży, już możesz przyjść, już wiele pań zamówiło sukienki na 2,25. Czasami jest tak, że przychodzicie do salonu i spodoba się jakaś sukienka. Ja nie wiem, czy ta suknia za rok będzie jeszcze produkowana, więc jeżeli ci się spodoba, to po prostu zamawiaj. Jaka jest cena tej sukienki? Tej sukienki, ona też będzie między 5,500, coś koło tego, ta sukieneczka. Nowa kolekcja od 5,200 do 7,000. Ania ma ciężniczkę. Też pytałyście dziewczyny. Proszę. Bardzo lubi dziewczyny, w ogóle powiem wam tak, że wy jesteście wszystkie ciężniczki, bo nawet często jak przychodzicie do salonu i pytacie o suknie gładkie, proste, to powiedzmy, że 50% tych klientek, które pyta o suknie gładkie, to zamawia i tak w rezultacie ciężniczkę zdobioną. Natomiast my bardzo lubimy suknie gładkie. Jest ich w salonie dość dużo. One są bardzo, bardzo modne. W poprzednim sezonie 2024 i 2,25 też bardzo, bardzo modne, natomiast wy i tak wybieracie księżniczki w większości. Tak to po prostu wygląda. Więc Ania prezentuje wam księżniczkę. Tutaj chciałam wam zwrócić uwagę na ten dekolt. Jest zupełnie inny niż dotychczas. Te dekolty też pojawiły się teraz już w sezonie 2024. 2025 jest ich też dość dużo. Ania, jak ty się czujesz w takim dekolcie okrągłym? Ja lubię takie dekolty. Lubisz? Tak, ja można już powiedzieć, że troszeczkę się znudziłam tymi dekoltami, które idą aż do pępka, a tutaj mamy, można powiedzieć, i to, bo jest fajnie wycięty dekolt tak półokrągło, półkwadratowo, tak jak ja bardzo, bardzo lubię. Zresztą widzicie, że chyba to nawet pasuje dość po prostu do mojej figury, do mojej postury, ale mimo wszystko jest tutaj pociągnięty paseczek również do pępka, więc można powiedzieć, że te dekolty są trochę połączone. Ja myślę, że bo ty, nie tak, jest tak, dokładnie tak jest ścięte, ale jest tutaj paseczek jednak mimo uważam, wszystko. Że on bardzo fajnie eksponuje biust dziewczyny, eksponuje, zobaczcie. I to nie jest dekolt dla takich małych biustów. To jest o takich fajnych biustów, które po prostu tam z tego dekoltu troszkę wyjdą, tak jak Aniu u ciebie. No bo on jest taki dość rozłożysty. Ale ubiorę do tej sukni welon, bo też pani chciała, żebyśmy dzisiaj welony pokazały. Idealnie więc... tobie w niej. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Ani jest dobrze właśnie w różnych dekoltach. Jakie ubierzesz, Ania? To nie wiadomo, w czym ci jest dobrze, bo co ubierzesz, to ci jest dobrze. Czekaj. Ania ma bardzo drobną sylwetkę. Ania ma takie mniejsze 36. Jest naprawdę drobną osobą, ale jest bardzo proporcjonalną, więc nawet jak jej ubierzemy suknię 40 i pospinamy, to i tak dobrze wygląda. Tak, dlatego jest naszą modelką. Bardzo miło mi to słyszeć. Mimo mojego 1,62 m, tak? Tak, mimo tego. Więc my nie wymagamy... ta modelka wysoka, musi być wysoka. Z perełkami katedralne. Mamy takie welony. Nie wiem, czy tego tak znajdziesz teraz na zapleczu. Nie wiesz gdzie. Dobrze, dziewczyny, mamy, ale teraz wam nie pokażę, bo mamy na zapleczu, a ten salon jest dość duży, więc żebym tam znalazła go, to... Ale mamy welony katedralne całe w perełkach, mamy w perełkach welony krótkie, także jak najbardziej. Jakie ceny proszę welon? Pani Dro, to kliknie tam pani... 990. Och, tylko czarny. Dobrze, już klikam, ok. O! Dobrze. Jest, ok. No proszę, zobaczcie, jak się pięknie prezentuje welon katedralny. No pięknie. Dla mnie to jest mega, mega efekt. Ja uważam osobiście, że lepiej welon katedralny niż trend sukni na nasze warunki polskie. Bo trend sukni bardzo dobrze wygląda, jeżeli macie ślub w jakiejś katedrze. Idziecie sobie takim długim, jak to powiedzieć, korytarzem, czy no wiecie, w świątyni. Jak to się nazywa? W świątyni? Ołtarzem takim? Na przykład jak jest długie podejście do ołtarza, macie dywan i taka wiesz, katedra jest i masz ten welon tak katedra. No mówię, trend. Kościół ze szreka. Jest no Ania wam to wytłumaczyła, tak. No. I wtedy idziesz w sukni z trenem, fajnie, tylko że później co z tym trenem zrobić na weselu? My treny podpinamy, wiadomo, w sukniach na guziczki. Te treny podczas zabawy czasami wam się urywają. One tworzą taki niefajny efekt na sukience. Natomiast jak sobie zrobisz welon katedralny, to też masz ten efekt wow. W każdej świątyni wygląda fajnie, na zdjęciach wyglądasz fajnie. Nawet tak jak Ania teraz stoi przodem, może sobie pięknie ten welon wysunąć. No nie aż tyle do przodu, ale wiesz o co chodzi, że przodem stoisz i welon troszkę też możesz ułożyć przodem i fajnie na zdjęciu wychodzi. A później na sali sobie go ściągasz i bierzesz krótki welon, no i masz wygodnie. Ta czarna sukienka na pani jest też w innych kolorach. Tak, pokażę. Ja ją
ją wyniosłam, ale to jest kolor stojąca ta z tyłu. Ta sukienka, którą miałam na sobie, może być w kolorze pomarańczowym. Przed chwilą prezentowałyśmy. Proszę sobie zobaczyć na Facebooku i na Instagramie. Live będzie zapisany. Ubieracie, macie jeszcze suknię? Mam coś tam jeszcze? To ubierzcie. Tak, jeszcze jedną. Dobra. Ubierzcie. Okej. Okay. Malinową ubierzemy za kwiatkiem. No. Co? Wieczorową chcesz? No to idź, idź. Dobra, to na sam koniec wieczorowa będzie super. Dobrze, ubieramy troszkę tych sukienek teraz wieczorowych, dlatego że teraz jest sezon na sukienki wieczorowe. Ja Wam postaram się następnego live'a zrobić, my to nazywamy live mamuśki, czyli mamuśki, czyli mamy panien młodych, suknie dla mam panien młodych chcemy Wam zaprezentować w różnych rozmiarach. Miałyśmy już takiego live'a, proszę sobie zobaczyć, on jest zapisany, ale też postaram się w najbliższym czasie zrobić i zaprezentować suknie wieczorowe. Ta sukienka, którą ja mam na sobie, może być też w takim kolorze, jest w takim kolorze, pokazywałyśmy już na dzisiejszym live'ie i może być w kolorze pomarańczowym, też pokazywałyśmy na dzisiejszym live'ie, także proszę sobie wrócić do zapisanego live'a i zobaczyć, zapraszamy serdecznie, naprawdę fajnie prezentuje sylwetkę. Ta sukienka to jest taki, wiecie, najbardziej kobiecy krój, zobaczcie, bez problemu ręce, mogę tańczyć, ręce do góry. Ja uwielbiam ten kolor fuksjowy. Ubrałam mam dzisiaj czarną, żeby pokazać, ale kolor fuksjowy jest mega, mega przepiękny. Ania teraz ubierze też. Aniu, a ty masz tamtą sukienkę różową, tak? Już Ania idzie też. Tak. Tu nam tylko pana brakuje jeszcze takiego. Nie, może ten kolor nie. Ale pamiętajcie też, że ubieramy panów, ubieramy mamy. Także jeżeli do nas przyjedziecie. Parking pod salonem, pod naszym budynkiem. Właściwie my już chyba jesteśmy domem mody, można tak nazwać, bo ubieramy i sukienki wieczorowe, mamy i sklep z modą męską, mamy, no i największy wybór sukien ślubnych. Aniu, Ania prezentuje sukienkę nową. One doszły do nas w tym tygodniu. I to jest też sukienka, też szyta przez projektantkę. Nie przybliżałam jej jeszcze, Aniu. Piękna, zwiewna. No. Bardzo leciutka. Tak, ten kwiat jest odpinany, ta brosza tutaj, którą Ania ma. A ja uważam, że właśnie ten kwiat dodaje jej tego czegoś. I patrzcie, jak Ania pięknie w tym kolorze wygląda. Jaki to jest piękny kolor teraz na lato, na wesela. Cudnie, nie? Aniu, rozcięcie jest. Ty możesz też potańczyć tej sukience. Wiesz, tak, pokazać, ona się spokojnie. Ona jest bardzo taka leciutka, ona jest taka zwiewna. Podoba mi się ten kwiat. Ja nie lubię takich dużych dodatków, ale na jakieś wyjścia, na wesele. Teraz w ogóle są bardzo modne takie rzeczy, takie dodatki. To jest odpinane, może być bez tego oczywiście, ale robi to efekt taki wrażeniowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Czy jest ona w kolorze jasnym? Jest chyba nawet blady już, nie? Idziesz, Dorota? Tak, tak. Zaraz Wam pokażemy. Właśnie przynieś jeszcze na koniec, wiesz? Pokażemy te kolory tych sukienek. Jest jeszcze pytanie, kiedy następne live? Za dwa tygodnie zapraszamy. Za dwa tygodnie zrobimy. My generalnie od września, tak może od połowy września, będziemy wracać z live'ami już co tydzień dla tych panien młodych, które mają ślub do 25, także intensywnie. Teraz robimy co dwa tygodnie, lipiec, sierpień, będziemy się z Wami żegnać. Odpoczywajcie Wy, odpoczywamy my. A teraz co dwa tygodnie będziemy robić live'a, pokazywać nowości, trochę wyprzedaży. To proszę, ta sukienka, którą ma na sobie Ania, też jest w kolorze takim. Ona też może być w kolorze blado-pomarańczowym. Chyba jeszcze do nas przyjdą w tej pomarańczy. No, to są też... I też sukienka na podszewce uszyta, dziewczyny z dobrej tkaniny. To jest sukienka też... Której nie kupicie wszędzie, to jest też dla nas szyta, projektowana sukienka. No ja wolę ostre kolory osobiście, ja nie lubię takich pasteli. Ja też lubię, ja pomimo, że stałam się teraz blondynką, to dalej wolę ostre kolory. I powiem Wam, drogie panie, że jak przychodzicie do nas do salonu, bardzo często mamy proszą o kolory pastelowe. Jakoś tak mają w głowie, że na weselu muszą iść na pastelowo, ale po przymierzeniu tych kolorów to totalnie te pastele nam się bardzo, bardzo mało sprzedają, bardzo rzadko. Jeżeli przymierzysz taki kolor sukni, taką fukcję, która tu stoi, czy ten pomarańcz, no naprawdę lepiej wyglądamy w tych kolorach. Więc tych takich delikatnych mamy też, ale nie tak dużo, bo dużo lepiej wyglądamy w takich kolorach pokryższych. Tak, widać, że człowiek żyje. Jest tak wesoło, tak świeżo i tak jakby... Nawet ja mówię w imieniu mam, bo ja też jestem mamą, więc mówię pod tym kątem, ale jeżeli teraz Ania się wypowiada, że też woli te kolory ostre... Czy nagracie rolkę z tą sukienką, no? A zaraz zrobimy, nie? Zaraz zrobimy z tą sukienką rolkę. Nagramy Wam. Specjalnie dla Was. Tak, tak. Jak
Ania ma ubraną, także ja zaraz, ubraną, zaraz po live będziemy robić. My już Wam serdecznie dzisiaj dziękujemy za obecność. Bardzo nam było miło się z Wami spotkać. Ja naprawdę lubię te spotkania dla Was, nie? Ania, tak, fajnie, lubimy Wam pokazywać sukienki. Zapraszamy za 2 tygodnie. Możecie pisać, co chcecie zobaczyć. Staramy się też spełniać życzenia. 1690, a sukienki wieczorowe mamy od 499 do 1790. W zależności jaka to jest, czy to jest linia ekskluzywna, czy na różne po prostu. Nawet te duże rozmiary, które prezentowałam dzisiaj, to były po 560 zł. Także dziękujemy serdecznie, zapraszamy za 2 tygodnie. Miło nam było. Pa, pa.